zobaczyć. Hej, witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Jesteśmy na w systemie HIP 11.28.29 w stacji na jednej z planet, tutaj w tym systemie Bar Survey się nazywa. Powinny być tutaj dosyć dobre misje pasażerskie, dlatego też pojawiłem się tutaj Belugą Linerem. Przyleciałem z systemu Sol, więc tam jakieś misje pasażerskie też są i to całkiem dobre w naszym układzie słonecznym. Zobaczmy właśnie, co tutaj też jest. Ja już przeglądałem w poprzednim odcinku początek, także to wcale nie było tak dobrze. Nawet jeżeli bym tutaj poświęcił trochę więcej czasu i zaprzyjaźnił się, w cudzysłowie, z tymi frakcjami, czy tutaj warto te misje robić. Zaraz zobaczę, sam to ocenię. No właśnie, mamy tutaj transport. To nie jest dobra misja. To też nie jest. To też nie jest. To też wcale nie jest. Teraz tutaj te misje zobaczymy. One nie są w tej chwili dostępne. No to powiedzmy, ale też nie jest specjalnie dobra, bo nie powiększa nam tutaj zasług właśnie związanych z rangą, bo też mi na tym zależy, czy ten rów, żeby były na 3 plusiki. To też nie jest dobra, czyli tutaj w tej frakcji kiepsko. Zobaczymy w tej właśnie, bo tutaj jest federacyjna frakcja. Tata Jet Fortune, tutaj ona chyba daje dobre misje. Green Party, zobaczmy tu. Tutaj 8 za 2300, no to nawet jest dobra misja. Tylko zobaczcie, jaka jest odległość do portu. To jest 581 tysięcy. No także powodzenia. To długo się leci strasznie. To by trzeba było tych misji mieć bardzo dużo, no nie wiem, z 10 to. Znaczy no, z 5, 6 to tak, to może. Za jakieś 10 baniek, bo tam pewnie by się leciało z pół godziny do 45 minut aż. Teraz tutaj Pegasi Sektor. Tu mamy 3000. No to jest dobra misja. Ale to 618 tysięcy to takie misje, to tam było ich dużo. To też nie jest nic dobrego. Transport. Zajęzwertigkeiten to też nie. No właśnie. Tutaj zobaczmy. Teraz właśnie ta frakcja. Hayden. No właśnie, nie ma tutaj też. A tutaj jest, tylko że ta to jest frakcja kontrolująca, tylko niestety. Hayden, też jest Hayden. Czy to jest to dalek? Tak, to jest ta za 581 tysięcy kilometrów, 5 milionów. No właśnie. Czyli tutaj na ten Hayden należałoby. Brać misję. Tutaj jest 19, tylko to jest niezrzeszona. Tutaj mamy za 1 400 000, czyli kilka takich misji po prostu. To jest rozwiązanie. No to można tutaj wyjść na swoje. I tutaj zobaczcie, też jest. Czyli tutaj byśmy wzięli misję za 2 300.
Tutaj nie ma nic. Tutaj też jest. Jakie oni mają wymagania ekonomiczne, klasa? I po prostu lecieć na ten Hayden, te 500 tysięcy. To by trzeba było tak zrobić. Dobra, zobaczmy, czy tutaj możemy wymienić. O kurczę, nie możemy. Tu nie ma żadnych, niestety. Słabiutko, słabiutko to widzę. Ekonomiczna 4E. Trzeba było ekonomicznej klasy pościągać sobie tutaj. No ale to. Erste, Erste. No właśnie, tutaj to kiepsko. No dobra, chyba z powrotem. No nie wiem, czy tutaj. No te misje wcale nie są takie dobre. Hayden, 11 demonstrantów. No nie wiem, jak tą wezmę, czy będę mógł do nich dorzucić jeszcze kogoś. No to byłoby dobre. Do tego Hayden zrobić. To wziąć wszystkie misje na Hayden, jakie tylko są możliwe. Lalande. Touristenbake. Za 2700. To też jest dużo latania. Lower Planet za 5. Hayden. No tutaj to znowu. Okej, okay, to jest możliwość tutaj zarobienia, bo na tą planetę Hayden do tego systemu jest sporo. Tu jest najwięcej za 8 baniek. Dobra, to weźmiemy sobie. Zobaczymy, czy tutaj można jeszcze do tego Hayden coś dorzucić. Tu nie można nic. Teraz tutaj. Okej, okay, tutaj można. O, dobra, tutaj zapełnimy tą. Bardzo dobrze. I teraz szukamy jeszcze. Tutaj mamy demonstranci. Okej, to tych damy do biznesowej. O, na Erste ich damy. I jeszcze mamy na Hayden, jeśli coś jeszcze będzie, to damy radę. Dobra, zobaczmy jeszcze u góry, tutaj. Nie widzę, a tu? Nie widzę, tu? Nie ma, tu? Nie ma, tu? Nie ma, tu? Też nie ma. Tu nie ma. Dobra, to wszystko. No w sumie tych misji mamy. O, to w ogóle trzeba wyrzucić te.
Mamy trzy tylko. No ale dobra, to chociaż dobre, że są te trzy. No to lecimy. Lecimy sobie do tego Hayden. To będzie. Zobaczymy, ile czasu ogólnie zajmie nam ta podróż. No zapraszam Was, bo to trochę potrwa. 500 tysięcy tutaj na tym Hayden też ciekawe, co będzie. No to układ już widać. Pewnie trzeba trochę odlecieć dalej, wyżej. Możemy ruszać. Przy trzech przy trzech takich po 8 milionów, jakby się trafiły trzy za taką kwotę, no to to przez godzinę 24 miliony to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Jakby w tym systemie rzeczywiście te misje takie były. To jest to dobry tutaj systemik na to. Dobra, no i lecimy. Niestety daleko. Do przelecenia naprawdę sporo. 581 tysięcy sekund. Zobaczymy, ile to zajmie. Na razie to jeszcze w dniach liczone. No myślę, że spokojnie ze 20 minut. Musiałem przygotować sobie coś ciekawego do opowiadania. Ostatnio opowiadałem na poprzednim odcinku o tym, że się zastanawiam nad Oculusem, czyli nad VR-em. Wcześniej nie brałem tego na poważnie pod uwagę. Znaczy, zawsze to mnie pociągało, jednak cena, jaka wówczas była za takie urządzenia, czyli 4000, 3300, no były ważniejsze wydatki, dużo ważniejsze. No, jeżeli teraz cena jest to połowa tego, no wiecie, to zawsze jest tak, no, nawet jeżeli kupicie taniej. Znaczy stosunkowo drogo, no to myślę, że ta cena nie osiągnie pułapu 1000 zł, bo same części użyte do budowy tego Oculusa są w moim przekonaniu podobną kwotę chyba warte. Te dwa OLEDy, wszystkie te kamerki i tak dalej, no to kosztuje, prawda, wyprodukowanie tego. No dobra. No i jeszcze, aha. Właśnie, na czym jeszcze mógłbym Wam powiedzieć? Ostatnio bawiłem się Steam Linkiem. To jest urządzenie takie, które umożliwia transmisję, streamowanie gry, którą normalnie odpalacie na dużym komputerze, na przykład do salonu, za pośrednictwem kabla sieciowego. Jakie są wymagania? No, oprócz samego urządzenia, które właściwie można cię kupić za mniej więcej 20 euro, 19 euro. Ja za swoje chyba dałem niecałe 100 zł w przeliczeniu na język polski razem z przesyłką. Potrzebujecie router i to wszystko właściwie. Urządzenie podpinacie do routera i ono ma wyjście HDMI. No i jakie są. Ja gram na tym Steam Linku. Niektóre gry, w niektóre się nie da. Dlaczego się nie da, to zaraz Wam powiem. Na internecie możecie znaleźć sporo takich filmów,
których ludzie mówią, że lag jaki jest, czyli jakby opóźnienie między przyciskiem a tym, co się dzieje na ekranie, jest identyczny prawie że jak na dużym komputerze. Nie wiem, jak oni to mierzą. Być może mierzą to przy V-Synku, czyli przy tej synchronizacji włączonej na stałe, i wtedy rzeczywiście może jest to podobne. Tylko że V-Sync zawsze wprowadza dosyć duże te opóźnienia. W każdym bądź razie ja w niektóre gry nie jestem w stanie niestety w to grać, bo opóźnienie wcale nie jest takie małe. W moim przekonaniu jest to na tyle duże, że grając na padzie jest zbyt duża różnica między ruchem gałki a tym, co się, jak się zachowuje postać czy kursor. No, trudno jest raz, że trafić w przeciwnika, no bo przesuwacie kciuk, a on dopiero po chwili reaguje, i tak samo jest z opóźnieniem, czyli widząc, że jest celownik na przeciwniku, na przykład na głowie, puszczacie gałkę, a w rzeczywistości ona się przesuwa jeszcze trochę dalej. No, nie sposób jest trafić, po prostu. Opóźnienie jest na tyle duże, nie wiem, czy to jest 0,1 sekundy, czyli tam 100 milisekund, nie, to 100 milisekund to chyba, no 1000 milisekund to jest 1 sekunda, czyli 100 milisekund to jest 1 dziesiąta sekundy. Myślę, że to jest nawet większe, pewnie z 250 milisekund aż. No w porównaniu z reakcją, konkretnie, dobra, mówię o... że mówię o Skyrimie, bo to gram i fajnie on wygląda na dużym telewizorze, nie powiem. Działa wszystko super płynnie, ten obraz 60 klatek HD, Full HD, stałe 60, no to to urządzenie tak to po prostu przetwarza, że ono sobie te klatki, no jakoś tam to działa tak, że jest to stałe 60 klatek. Tak jak z G-Synkiem, słuchajcie, żadnych zacięć, tearingu nie doświadczycie, tylko to opóźnienie jest na tyle duże, właśnie, że no, mi uniemożliwia to po prostu grę, bo celuję tak dokładnie, headshota powinien dostać, puszczam gałkę, strzelam, a mi się przesuwa ekran jeszcze o 2 czy 3 cm. Zanim dojdzie informacja, że jest gałka puszczona, i tak samo start, prawda? Chwilę poczekacie, ten kciuk już powędruje do góry i macie wtedy przyspieszenie o wiele większe niż powinno być. No i to jest właśnie mankament tego urządzenia. To jest niestety ten duży narzut związany właśnie z tą transmisją. No i z synchronizacją pewnie też obrazu. Ale w niektóre gry, na przykład w co mi się dobrze grało na Steam Linku, to w Nier Automata. To też jest gra zręcznościowa, tylko tam macie widok jakby z... Tam w Nier Automacie jest autocelowanie, prawda? Możecie włączyć sobie ten tryb, więc... No tam jest też walka na te miecze, więc tutaj nie trzeba tak podchodzić, wiecie, do przeciwnika i celować. Dokładnie tak jak w Skyrimie, na przykład jak się gra łucznikiem czy inne takie tam, no to tam jest ta mapka, też trzeba w mapkę celować wskaźnikiem. Ta gra jakby bardziej na myszkę i klawiaturę jest pomyślana, ale ja gram na normalnym tutaj zestawie komputerowym z powodzeniem, bez żadnych problemów na padzie, świetnie się gra, wiecie, to jest inny sposób jakby gry. Wiadomo, że jest trudniej na padzie, związane jest to właśnie z niedokładnością tego urządzenia, ale kto gra na padzie, to wie, o czym ja mówię. Jest inna imersja, jednak myszka, klawiatura, wiecie, to są takie rzeczy bardziej biurowe. No, przesuwać postać myszką, no trochę takie jest... No nie jest to fajne, tak to... Skok tej kamery jest taki chaotyczny. A tutaj na padzie macie płynne te przejścia, jest taka animacja bardzo płynna, taka chilloutowa właśnie, więc można sobie ustawić, powiedzmy, najniższy stopień trudności. Ja tak często też robię, że jak jest gra za trudna, to
zmieniam na niski i po prostu wtedy fajnie można sobie pograć w to. No i kurczę, Steam Link w niektórych grach to opóźnienie wprowadza naprawdę mega duże. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ono jest, bo tam w Nira się dobrze grało, właściwie to nie przeszkadzało mocno, bo tam wybieracie cele, misji i tak dalej, nie za pośrednictwem mapki i wskaźnika i kursora, tylko po prostu macie takie kafelki do przesuwania jakby, nie? No i reasumując to, YouTube czasami nie przetestują chyba tego w taki sposób należycie dokładny, a już w ogóle śmieszne jest testowanie to, że ktoś gra jednocześnie na telewizorze i jednocześnie przez Steam Link, prawda? To musi najpierw zagrać tak, a potem tak, bo przecież pad jest podłączony do Steam Linka, więc ten obraz na monitorze komputerowym też ma opóźnienie, ale to nie znaczy, i wtedy udowadniają, że jest to takie same opóźnienie, tam minimalna jest różnica trzech klatek. Nie, nic z tych rzeczy, to nie tak ten test powinien wyglądać, a takich testów jest dużo, że po prostu stawiają obok siebie dwa monitory, ten, który streamuje obraz i ten obok, i pad jest podłączony przez Steam Link, no i wtedy pokazują, że to samo dzieje się na jednym i drugim monitorze. Nie, to ten test powinien wyglądać w ten sposób, że odpalamy grę, najpierw na komputerze, gramy normalnie na komputerze, pad jest podłączony do komputera, mierzymy opóźnienie, jakie jest, najczęściej jest zerowe, no prawie że zerowe, nie wiem, 20 milisekund to jest 0,02 sekundy, to tego nie jesteście w stanie zauważyć w żaden sposób zmysłami, czyli zerowe, ja to mówię. W praktyce jest to zerowe opóźnienie, czyli reakcja jest natychmiastowa. Ruch gałki to jest od razu zatrzymanie, to jest stop, i tak w ten sposób możecie trafić grając padem. Jeżeli jest jakiekolwiek opóźnienie w ruchu, że wypuszczacie, puszczacie pada, a postać nadal się porusza, czy celownik nadal się porusza, no to nie jesteście w stanie po prostu trafić w tym momencie, nie? No i potem robicie to samo, to ta sama gra, tylko przez Steam Linka, możecie obraz zostawić, jeden i drugi. Takich testów niestety jest bardzo mało. YouTube. Czasami tak bywa właśnie, że dużo jest takich przypadkowych rzeczy, niedokładnie sprawdzone, trzeba to brać. No to najlepiej jak są takie testy przeprowadzone wraz z warunkami, w jakich były robione, nie? Czyli dokładnie jest opisane, jak urządzenie zostało podłączone, w jaki sposób, żeby się nie naciąć po prostu na zakup czegoś, co potem będzie się gdzieś tam kurzyć, więc ze Steam Linka jestem raczej chyba niezadowolony, no bo ogólnie gra się gorzej niż na komputerze, ze względu właśnie na ten narzut, jest on bardzo, bardzo duży, to jest wyczuwalne niestety. Mimo że jest większy ekran, no zaletami oczywiście, jak macie malutki jakiś monitor w pokoiku i chcielibyście zagrać na dużym albo w kilka osób, możecie pograć sobie, zrobić jakąś rozgrywkę, no to jest fajne, to myślę, że to będziecie zadowoleni. Natomiast jeśli macie dobry sprzęt też w pokoju, tylko nieco mniejszy, dobre nagłośnienie, to opóźnienie wam skutecznie może, no mi przynajmniej, tak, ono psuje zabawę. No, mówię wam, że w Skyrima nie byłem w stanie wycelować na mapie tej, gdzie się wybiera lokacje,
No po prostu nie byłem w stanie trafić wskaźnikiem w cel. No, ciągle gdzieś tam ten wskaźnik mi się za daleko przesuwał, nie? I się znam, co jest grane, co się dzieje, nie? Mówię, że gra się skaszaniła. No i wiecie, wtedy dokładnie sprawdziłem. Puszczam ten gałkę, a tu wskaźnik nadal się przesuwa, nie? No i wystarczy, mówię, jedna 25 setnych sekundy, 1/4 sekundy, no to jest bardzo duże opóźnienie, ale tam nie wiem, nie mierzę tego naprawdę. Ciężko to tak na oko, ile to jest, ale jest to dużo w każdym bądź razie. Jest to dużo, to tak powiem. Na tyle dużo, że to jest odczuwalne, jest to zauważalne. No i tak przegadałem, a tutaj jeszcze 1,5 minuty. Możemy zobaczyć, jak ten system jeszcze wygląda, co tutaj jest na nim ciekawego. Właśnie, tylko jest jedna stacja, jedna jedyna tutaj, gdzie lecimy. Ale może będą jeszcze stacje na powierzchni jakieś, a tutaj mamy. Tutaj mamy lądowanie. Tutaj jest instalacja, tylko że broniona. A tutaj to są tylko, bo mi kamerka zasłania, ale tu chyba są tylko instalacje jakieś pewnie na dole. No tak. Dyktatura, komunizm, Eiswelt. Tutaj. A ta stacja, zobaczmy jeszcze. Koncern Politik, Federacja. Wirtschaft, jest to Industrii. Eksporty, Verboten. O, dosyć dużo. Tabak, tabaka, narkotyki. Alkohol, broń, niewolnicy imperialni i zwykli, zanieczyszczenia i Wutfiltków Rot. To są chyba te. Ja to zawsze na to mówię bydło, ale nie wiem, co to jest dokładnie. No dobra. Ile tam mamy jeszcze? No, już niedługo będziemy. No ciekawe, zmierzę na... Możecie sobie zobaczyć na nagraniu, jak daleko się leci, zanim się zdecydujecie tutaj na zdobywanie kredytów w tej misji. No, misja jest spoko. Bardzo chilloutowa, bo wiecie, macie ileś tam minut takiego po prostu lecenia sobie. I nic nie robienia, można się rozsiąść. Muzyczkę włączyć. No ja na YouTube nie mogę włączyć muzyki, bo mi wytnie. Razem z moim głosem, więc... Nawet musiałem zlikwidować tą muzykę, która jest jak dokujecie się na stacji. To też jest jeszcze objęte prawami autorskimi. Mimo że, nie wiem, wydawało mi się, że już ten okres obowiązywania praw majątkowych minął. Ale może YouTube ma inne zasady. Widocznie ma. Tam prawa autorskie chyba uwzględnia, nie prawa majątkowe. W tym momencie. Ale nie znam dokładnie tych, ale w każdym razie były ta muzyka klasyczna. Tam jest, przy jak się dokuje i YouTube mi to zastrzegł, także nie mogę mieć tego w nagraniu. Więc musiałem z tego zrezygnować.
No, trochę szybciej tutaj. Zobaczymy sobie te trajektorie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Bergungsauftrag. Dobra, 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 bo tutaj przeleciłem. No nie, przeleciałem przez ten. Kurczę, teraz będę miał chyba większy kłopot z trafieniem tutaj w tą stację od właściwej strony. Teraz chyba będzie lepiej. Teraz jest ok. A zresztą ja się tu nie muszę w zasadzie obawiać, bo ja mam tutaj automatyczne lądowanie przecież. Jak to wygląda, to jest Coriolis. Ciekawe, czy oni te reklamy zmieniają. Tego Achillesa to Saudi Kruger, to też mamy. To jest w ogóle producent statków. Tak jak Falcon D. Lacy. Tylko nie wiem, co oni robią dokładnie. Nie pamiętam. No tak wygląda właśnie ta stacja industrialna. No to patrzcie, jest jakiś komandor. Dobra, jesteśmy. No i dobra, no i zobaczymy. Tutaj oddajemy tę misję. Tutaj dwie. Tutaj jedna. No i gdzie, jak to idzie? No idzie, idzie. Osiem baniek. Proszę bardzo. A tutaj trzecia. No 30, proszę. No to powiem wam, że to jest, jest to fajne tutaj. No dobra, i wrócimy chyba do siebie znowu. 11, czy to jest, muszę zobaczyć, jaka to była, jaka to była ta nasza 829, końcóweczka 829. Tu wrócimy. Ale 829 tutaj macie, zobaczcie. Z powrotem. To jest właśnie ta. No, to jest ta. No, to można tu po prostu sobie wziąć tą misję. I to weźmiemy tą. Zobaczymy, co jeszcze jest na 829. Nie widzę. Tutaj. No tutaj mamy 829 za 300 tylko. No ale i tak wracamy i tak, więc to nie ma znaczenia. Ale tutaj macie 500. Zobaczcie. Słuchajcie, to jest naprawdę fajna okazja, żeby zrobić tutaj. Tu możemy wziąć ekonomiczną. I tutaj możemy wziąć luksusową.
Teraz tutaj poszukajmy. O, tutaj mamy też dobrą misję. Schwierig, neutral, entspannt. No dobra, to może być. Do Erste go ją wrzucimy. Tego się nie. O, ten też możemy wziąć. Tak, tego możemy wziąć, tylko do luksusowej. No i to wszystko. No i widzicie, i teraz pach i wracamy. Hit. No to tutaj. 8,29. Chyba dobrze, ja wziąłem wszystkie tutaj. No tak mi się wydaje, że tak powinno być. Dobra, żaden się nie zbliża do mnie, można przyspieszyć. Dosyć szybko na tych misjach chyba też ranga pójdzie. Coś mi się wydaje, że to jest naprawdę dobry system tutaj. Z uwagi na ilość po prostu tych misji, one nie są może mega drogie, bo musicie daleko dolecieć, prawda? Tutaj jest kawał drogi, ale jest ich. Jeżeli ich weźmiecie po prostu dużo, 5, 6 czy tam 3, tak jak w jedną stronę, a z powrotem 5, to też jest korzyść w postaci szybkiego awansu. Ile ja tych misji tutaj mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć z powrotem udało mi się znaleźć. To nie jest żadne oszukiwanie w grze, nic, zobaczcie, nielegalnego nie robicie. Nie korzystacie z żadnych furtek tutaj w grze, z żadnych błędów. Misja faktycznie tyle jest warta, bo zobaczcie, ile czasu musicie lecieć na miejsce, prawda? To nie jest stacja w odległości 2000 lat świetlnych, tylko 500 tysięcy. A ta też jest daleka, Bar Survey, to też jest kawał drogi tutaj. Nie aż tyle, nie, to nie jest 500 tysięcy, ale tam chyba z... Ile tu jest dokładnie? 17, no 17 tysięcy. No, także full chill out po pracy, super. No i pusto, nikt was nie wyciąga raczej. Na spokojnie. Jedna rzecz mnie martwi trochę, jak jeśli się
ten Oculus pojawi u mnie, to jak ja będę używał tych paneli, to jest trochę kiepsko, no bo o ile te przyciski na dole, trzymając tu rękę, to dla mnie jest, o tyle liczenie, który jest który tutaj, bo to jest, po jednej stronie jest 5, kurczę, i to jest problem wcisnąć odpowiedni przycisk, że nie pomylić się. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, jak to rozwiązać. Bezwzrokowo, żeby określić, który jest który. Podobno z tej strony będzie łatwiej, bo tu u góry wszystkie są zdublowane, to samo znaczą. Myślę, że się będę orientował na tym przycisku na dole jakoś. On jest, on się jednak różni. I po prostu ten pierwszy... A co to jest? Czemu to działa w ogóle to? Ziel angreifen. Dziwne. To jest tak jak to. To samo. Verteidigen. O, tutaj to się otwiera. O, ciekawy jestem. Why? To są, to wiadomo. Czy tak jakby dwójka tutaj była? O, a tutaj... Befeile Zurück. Czy tu musi być... bo to są dla fightera komunikaty. Czyli to musi być komunikat, który nam... Który jest zdublowany. Dziwne to jest. Muszę się przyjrzeć temu. Przy fighterze to dobrze działa, nie mam takiej sytuacji. Jak fighter jest i lata, to tu to normalnie działa. Nie otwiera się to okienko. Tak samo to. A tu jest agresyw, ale numer. Dobra, trzeba zwolnić. Będziemy wchodzili teraz w atmosferę. No, w pseudoatmosferę. Shit, dobra. Trzeba powalczyć i tutaj go wykołować. To jest NPC, więc jak się nie uda, to jest szansa, że zwieje. Ale w, nie wiem, w 99% przypadków udaje się mi zwiać zawsze. A ten jest w ogóle bardzo, kurczę, on jest bardzo sprawny. Ta beluga dużo szybciej reaguje. Jest jakby to mówiąc wędeś. Nie wiem, zwinna. Zwinna. Głupia powiedź o statku, że jest zwinny. Manewrowa, może o tak. No, tutaj przeholowałem. Spróbuję podlecieć dosyć blisko, żeby wyhamować na grawitacji. Survey. Nie ma tutaj żadnych właśnie zapisków, nie ma, nie widzę przynajmniej nic, żadnych boi informacyjnych w tym sensie zapisków. Dobra. No chyba wejdziemy dobrze, wydaje mi się. Nie za szybko, chyba nie. No chociaż może trochę. Nie, chyba jest ok z tą prędkością. O, już widać. Kurczę, tu czasami właśnie się pojawiają te artefakty, tak jak przed wami widać teraz taki... O, teraz zniknęło to. Ale z shaderami coś jest, chyba jakieś błędy tutaj.
internet chyba, bo... Bo bardzo długo to trwa. Jejka. Co tu jest, tyle graczy? Fakt, że w tle mi się nagrywa film, znaczy nie nagrywa, tylko uploaduje na YouTube'a poprzedni odcinek właśnie z Elity. No ale dosyć długo to trwa mimo wszystko. Nie poprosiłem. Dziwne. Czekajcie jeszcze raz. Cofniemy się tu, bo nie będę tego... A tutaj w przypadku lądowania... Tak, to on źle wybiera. No kurczę, nie mogę tutaj znaleźć miejsca, czy... O co chodzi? No jestem przecież przy bazie, 2 km od bazy. Może są wszystkie zajęte, ale to bym miał informacje. Scan detected. Właśnie. Nie wiem, czy się nie mogę, nie muszę wylogować z gry, bo to dziwne jest, że nie mam się jak zalogować, nie ma, w ogóle nie reaguję tutaj na te prośby. No nie, dobra, trzeba się będzie tak zrobić. Muszę się wylogować, niestety. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz się zaloguję. No zobaczymy. No teraz dobrze jest, właśnie. Wcześniej mnie nie chwytało tak w ogóle. Coś się tu skaszaniło. Muszę ustawić tutaj na 0. Teraz na przykład. Się w głowie zakręcić tutaj i bez VR-a, jak tak się kamerą trzęsie. No to mamy właśnie belugę. U góry ona ma chyba jakieś, nie wiem co to jest dokładnie, to urządzenia takie kręcące się.
No dobrze, no ciekawy jestem, jak będzie tutaj. Incoming message. Okej, tutaj. Incoming message. Tu mamy jeden. Incoming message. Tutaj mamy jeden. Incoming message. I tu mamy też jeden. Incoming message. Dobra, jak to teraz wpłynęło? Mamy, no, 31. No i teraz znowu musimy znaleźć. Zobaczmy. Tu nie ma. Niestety nie ma. Niestety nie ma. Nie ma nic. No, nic nie ma. Zobaczcie, żadnej misji. No. To było dosyć... O, tu jest na Hayden dopiero. Jedna. Czy tutaj jest... Trzeba czekać, aż to się pojawi. Omagata tym razem jest. Zobaczmy ile. Ale to są słabe, mało płatne. 150, 600, 2. Oj, przepraszam. Kurczę. To mi głośno było. No tak. Więc dokładnie widzicie, jak to wygląda. Trzeba czekać na takie misje. Nie ma ich tutaj od razu, nie wiadomo ile. A teraz nie ma, jest tylko jedna. I w dodatku taka słabitka, że... Na te omagaty tutaj jest więcej, ale to się nie opłaca tam lecieć, wydaje mi się. Bo to jest, gdzie oni są, gezucht tutaj. Tylko ta jest na Hayden. Transport. Te nie. No, słabo. Nie ma dobrych zleceń tutaj już. Tutaj mamy transport, ale zobaczcie, tylko 270 tysięcy. To w ogóle nie jest... Żadnego porównania nie ma z tymi poprzednimi, które tutaj trafiłem. Kurczę, mogłem się nie wylogowywać, no ale nie mogłem tu wylądować, niestety. Może to miało wpływ. No nie ma nic, niestety. Można by wybrać jakąś inną po prostu misję, ale nawet... Gdybym coś chciał... Schwarzer Schatz, co to jest? Jak daleko? 5000 tylko, ale nie możemy tam dolecieć, nie mamy jak. No 5000 i 11 milionów, czyli ale w dwie strony. W drugą stronę jest razem 10 tysięcy. To sporo latania.
Tutaj te omagate chyba jedynie można wziąć. No. Zobaczmy, chyba to weźmiemy, bo nie ma co czekać. Dobra, to weźmiemy chyba tutaj to. Okej. Teraz tutaj. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nie. Tutaj będą. O, gdzie tak możemy tutaj wsadzić? Tą możemy dać na luksusową. Tą możemy dać. Nie, ta jest poszukiwana. Tutaj nie bierzemy. Ta średnio. No ale i tak innych nie mamy, więc tą bierzemy. No i możemy dać tu lub tu, wszystko jedno. No, zobaczmy, czy jeszcze coś się pokazało. Nic. Tutaj jest. Dobra, to tą weźmiemy jeszcze. Aha, to jest ta gezucht właśnie. Kurczę, to nie bardzo. Dilva. Hayden, to jest to. No dobra, to lecimy na tą omagatę. Tylko zatankujemy jeszcze. No i potem wrócę tutaj i zobaczę, czy coś będzie nowego. Trochę czasu minie. No, najpierw trzeba odlecieć od planety tutaj niestety. Ile ogólnie tych misji tutaj się? Raz, dwa, trzy, cztery. Czarna dziura? Też przecież tu nie widać nic. Gdzie mnie to tutaj wywaliło? Co tak daleko? Nie, niemożliwe. To jest normalny system, ale gdzie to mnie wyrzuciło? Słuchajcie. Ja muszę tutaj oddać i tu. Dziwne. Dobra, lecimy tutaj.
Już drugi raz się to zdarzyło. No, niedaleko od Słońca wprawdzie, bo zobaczcie, jest tutaj, ale jednak... O, żeż kurczę, niepotrzebnie tak szybko. To jest za system, spójrzmy jeszcze. Federacja, dobra. Moderate traffic around this station. Regulate speed. Incoming mission critical message. Trzeba dosyć nisko z kolei wylatywać. Tak to komputer robi. Landing gear deployed. To chyba, nie wiem, czy przemysłowa, czy techniczna, no. Elektroniczna ta baza jest. Docking completed. Power down. Tak, high-tech. To jest high-tech. No dobra. Zobaczymy, ile tutaj mamy. Incoming message. Incoming message. No tutaj to są takie te misje mało warte. Incoming message. No dobra, ciekawy jestem, czy tutaj tutaj możemy zrobić tą wziąć. A ta jest poszukiwana. To słabo. To tu nie bardzo. Mogę tylko ewentualnie zmienić to wyposażenie na te kabiny ekonomiczne, chyba bardziej by się przydało. Przecież tak jak jest teraz, nie jest wcale źle, ale by się przydały dwie chyba, chociaż nie wiem, zobaczę. Zamiast tych luksusowych, to można byłoby ekonomiczne wziąć. To ma 16 RST.
No właśnie, tutaj wziąć 6E, a to mogę 6E wziąć, tak? No tak, zgadza się. Zamiast pierwszej klasy. Dwie luksusowe. Nie wiem, czy dobrze robię, że robię Einlager, żebym bałaganu nie miał. 5E, ekonomiczna. No dobra, weźmiemy sobie ekonomiczną tutaj. I tutaj też chyba damy ekonomiczną. Tylko tą zrobimy po prostu Verkaufen. Głównie ekonomiczne są potrzebne. 16. Tutaj jest 12. Nie wiem, czy to jest z pierwszej klasy nie wyrzucić. Na pewno luksusowe są niepotrzebne. Tu mamy 16. Biznesowa. Może dać dwie ekonomiczne lepiej. No, tak zrobimy. Aha, tutaj chyba nie mogę jej, no tak, nie mogę jej ruszyć, bo tutaj już są, ta jest zajęta, niestety. Dobra, teraz trzeba polecieć na tą drugą stację tutaj. To jest na powierzchni, na planecie. Tutaj trzeba wylądować.
Ciekawa planeta, taka brązowa. No, chyba taka jak inne też. Masa jest takiej rzeczywiście. Z daleka wyglądała, że macie mniejszą barwę, ale nie, to mi się wydawało tylko. Trzeba trochę podlecieć dalej. No chyba jeszcze. Dobra, wystarczy. Scout Krueger, Kilo Romeo, India. This is Federal Flight Control. Stow your weapons as you approach the station, Commander. Authorization cleared. Please land on pad 1-1. You are go for automated docking. Enjoy the ride, Commander. Landing gear deployed. Solid contact, dispatching ground crew. Dobra, dziękujemy. Oddajemy tą misję. No dobra, i możemy zobaczyć, czy mamy tutaj na tą naszą z powrotem tego, tu jest coś. No dobra, to możemy wziąć biznes, ekonomii. Dobra, weźmy tą. Tutaj jest. Okej. To możemy wziąć. Jednak te ekonomiczne trzeba by więcej ich wziąć. Tutaj tych kabin. I tutaj możemy też wziąć. No to ma sens wtedy latanie tu belugą. Bo widzicie, beluga faktycznie ma tą pojemność. O proszę. Tu nie możemy, ale tu możemy. I tą jeszcze możemy wziąć. Tak, możemy. RST albo... Nie, tylko to, tylko tu. No i się okaże tutaj...
No właśnie, i tu mogliśmy jeszcze brać, ale już nie mamy gdzie, czyli trzeba będzie te kabiny ekonomiczne wszystkie kupić, żeby tu dobrze latać. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, tymczasem wracamy na ten system. Potem jak będziemy oddawali znowu, to wymienimy sobie wszystkie kabiny na ekonomiczne po prostu. To będzie najlepsze rozwiązanie. I wtedy tutaj na tym systemie, gdzie jestem teraz, Omagatae chyba to się nazywa. Tak. To na tym systemie można będzie wziąć dużo różnych misji takich właśnie już z powrotem na ten 11, 28, 29. Taki jest plan robienia kasiory tutaj. Dobra, no i teraz pociągniemy dużo szybciej chyba te rangi. Masa jest tutaj? No tak, faktycznie. Frameshift drive charging. Teraz Barsa, no i lecimy. Zobaczmy, czy teraz coś ciekawego tutaj będzie. Do tej dalekiej stacji. Zobaczę, ile tutaj mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć misji. No właśnie, a tam było ich znacznie, znacznie więcej stamtąd tutaj. Tylko takich bardzo drobnych, wiecie, tam po kilka, no od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Tutaj za 900, tutaj za 200. Ale też ranga może rosnąć, już nie pamiętam, znaczy są też federacyjne, ale są też neutralne, różne ogólnie, no właśnie, już 32%. No i to ma zastosowanie, bo do tej pory te Beluga Liner miała dużo przestrzeni na pasażerów, ale nie było takich misji, że się brało tych pasażerów, wiecie, no kilkuset na pokład. A to jest właśnie statek po to, do tego stworzony. Żeby on przewoził tysiące pasażerów. No i tutaj mamy taką taki układ właśnie w tej części galaktyki. Chyba, który tu promuje taki statek właśnie, z tego co ja widzę już po
kilku rundach, że mamy 3-4 systemy, gdzie mamy dużą misję ekonomicznych, tak po 27-30 pasażerów. Wtedy się ich upycha, maksymalizuje zysk w ten sposób, żeby nie lecieć z jedną misją belugą za 300 tysięcy. Bo tak się nie można dorobić wtedy szybko niczego. Tylko raczej tych misji dużo i wtedy ta ranga pójdzie szybciej też. Co to się stało? Czemu mi się przełączył ekran? Ciekawy jestem. Dziwne. Co to jest za proces, że się odwołał, wymusił wyjście z gry? Nie mam pojęcia. No, 5 to za szybko, kurczę, trzeba trochę zwolnić, bo tu wpadniemy w tą planetę. Nie da rady, nie zwolnimy tutaj. Orbital flight engaged. No, teraz jest ok. Powinniśmy być blisko dosyć. Córek. Sard Kruger, Kilo, Romeo, India. Follow correct procedures before attempting to dock at this port. Docking request.
Dobra. No i zobaczmy, oddajmy te wszystkie misje. Jakie mamy rundy? Zaraz zobaczmy. 32. Zależy, czy to były misje Federacji tutaj. Tutaj. Tutaj dwie. To jest federacyjne. Cargo hold at maximum capacity. Incoming message. Czekajcie, tutaj mamy. Kurczę, to trzeba będzie tutaj coś sprzedać. Chyba te Neogewejby Isolierungen. Sprzedamy. Incoming message. Fracht to. No, wszystkie. Nie wiem, do czego to jest, służy. Dobra, czy to są wszystkie misje? Zaraz zobaczymy. Chyba tak. Jeszcze zerknę tutaj. Nie. Nie wszystkie. Jeszcze jedna jest gdzieś. A, tutaj. To też jest federacyjna, to dobrze. A gdzie ona jest? Tu. Incoming message. No dobra. Tutaj za pamięci, czy ja tutaj mam, jeszcze sprawdzę, możliwość wymiany kabin na... Ale chyba w high-techu trzeba polecieć do high-techa. Tam produkują te dobre kabiny. W ogóle kabiny. Albo w przemysłowym, ale to chyba nie było. Czy się nie pamięć nie myli, to ja to chyba sprawdzałem gdzieś. Albo na tej, tej bardzo odległej stacji. Opcjonalna ekonomii to... Nie, tutaj nie ma w ogóle kabin. Tutaj jest ekonomiczna, tutaj też. A6C... No tak, tu nic nie zrobię, dobra. No to co, zobaczymy, czy się pojawiły dobre misje. No to Omagata dalej jest tutaj. To jest ta. Nie ma nic. Tylko Omagata cały czas. Trzeba będzie chyba znowu to wybrać. No nie ma. A przez Dernatruszec Gebit kampanię. Gdzie to jest? Umkämpft. Starship Enterprise. Zobaczcie, to jest z tego. No, jaki to film był? Boże. No, ale wiemy, o co chodzi. No właśnie, czyli Starship Enterprise to jest frakcja. Tak się nazwała. Okej, okay, ale nie ma. Nie ma właśnie znowu misji niestety. Na Omagatę trochę jest. Tak, tylko na tą Omagatę mamy. Niestety. No dobra, słuchajcie. To mniej więcej tak wygląda. Widzicie, to jest system, ale trzeba... trochę czasu, zanim te misje się odświeżą po prostu. Jakiś czas pewnie mija, kilka, nie wiem, czy
czy pół dnia, czy ileś, że nie można tego robić non-stop. Dobra, to ja się z wami żegnam. Hejka, do następnego razu. Cześć.